pozytywne aspekty jazz, no nie ma. Nie ma takich pozytywnych aspektów. Jaki jest sens prawny tej amerykańskiej ustawy, nie polskiej, tylko amerykańskiej, taki, że rząd Stanów Zjednoczonych na podstawie tej ustawy zobowiązał się do dopilnowania, żeby Polska, która przede wszystkim jest na celowniku, zadośćuczyniła żydowskim roszczeniom majątkowym odnoszącym się do mienia, do własności bezdziedzicznej. Taki jest sens prawny tej ustawy. Ona zobliguje sekretarza stanu, żeby co roku składał sprawozdanie kongresowi. A jaki jest stosunek kongresu do tej sprawy, to już nie musimy się domyślać, bo już żeśmy się dowiedzieli. 88 na 100 senatorów zwróciło się do sekretarza stanu na piśmie, żeby przedsięwziął wobec Polski śmiałe kroki, które by Polskę tam podkręciły, żeby się tak nie ociągała. No i 1 września pan Pompeo, bo to do niego list był adresowany, pan Pompeo będzie w Warszawie. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z naszych umiłowanych przywódców zapytał o to prezydenta Trumpa, jak to on sobie wyobraża i tak dalej, i żeby te argumenty, o które tutaj pan podniósł, żeby mu przedstawił. Pan prezydent Duda miał dwie okazje, żeby to zrobić. Kiedy był w Białym Domu i w cztery oczy rozmawiał z prezydentem Trumpem. Za pierwszym razem, kiedy był jesienią 2018 roku, odbył 20-minutową rozmowę w cztery oczy z prezydentem Trumpem, a tego samego dnia wieczorem w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie było przyjęcie z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. No i pan prezydent był na tym przyjęciu i przez jednego z uczestników, właśnie takiego, który mi to relacjonował bezpośrednio, pan prezydent został zapytany, czy w trakcie tej 20-minutowej rozmowy poruszył sprawę ustawy 460. Pan prezydent powiedział, że nie. No to zapytany został, dlaczego nie? Bo strona amerykańska tego nie zaproponowała. No pewnie, że nie zaproponuje czegoś takiego, bo w interesie prezydent Trump nie jest prezydentem Polski i nie ma obowiązku troszczenia się o polski interes państwowy. Jeżeli władze państwa polskiego wykazują nieśmiałość albo brak zainteresowania tą sprawą, no to dlaczego on się ma tym przejmować? Nie będzie się przejmował. Obawiam się, że też nie zostanie zapytany, kiedy będzie w Warszawie. Kolejna okazja, że tak powiem, przejdzie nam koło nosa. Pan pyta, że no, gdyby Żydzi stali się okupantami tutaj w Polsce, ja nie mówię tego, że oni tu będą kogokolwiek mordowali, bo tylko używam tutaj polskiego znaczenia łacińskiego słowa okupatio. Okupatio to znaczy zawłaszczenie. Jeśli by taki ogromny majątek został środowiskom żydowskim przekazany, no to by zawłaszczyli Polskę, a przynajmniej znaczną jej część. No, to takie przypuszczenie, że Żydzi by się o nas troszczyli, to przynosi wprawdzie panu zaszczyt, ale niestety uważam je za naiwne. Uważam je za naiwne. Oni by się troszczyli... A to, proszę pana, jasne. Jasne, nie. To nawet muszę powiedzieć, jeśli państwa interesuje, jak to właśnie jest w warunkach okupacyjnych, to warto przeczytać takie wspomnienia Adama hrabiego Ronikiera. Adam hrabia Ronikier był w czasie okupacji niemieckiej, w czasie II wojny światowej, prezesem Rady Głównej Opiekuńczej. To była jedna z dwóch polskich organizacji, które oficjalnie działały w Generalnej Guberni. Pierwszą to był Polski Czerwony Krzyż, tam była hrabina Maria Tarnowska prezesowała temu, a drugą to była właśnie Rada Główna Opiekuńcza i on był prezesem oczywiście do czasu, kiedy Niemcy go nie przepędzili, to jest tego stanowiska i tam nawet do więzienia trafił, no mniejsza. I on tam z racji tego, że Generalna Gubernia, w ogóle Rzesza Niemiecka była państwem socjalistycznym i Generalna Gubernia też na swój sposób. W związku z tym rząd Generalnej Gubernii zbierał podatki z Generalnego Gubernatorstwa całego, a w budżecie
była taka pozycja pomoc społeczna. Pomoc społeczna. No więc Adam Ronikier się domagał, że jak wy tu zbieracie podatki i taką macie pozycję, to powinniście przynajmniej część tych środków przekazywać Radzie Głównej Opiekuńczej, bo ona wydawała 2,5 miliona posiłków dziennie. Także to i to wszystko się opierało na ofiarności społeczeństwa polskiego, a Rada Główna Opiekuńcza żadnego dofinansowania od rządu generalnej guberni nie dostawała. Więc to pokazuje, jak się okupant troszczy o ludność okupowaną. Nie robiłbym sobie wielkich złudzeń co do tego. Kolejne pytanie. Czy znana jest historia, aby państwo będące w sojuszu z innym państwem płaciło temu drugiemu haracz za... No ja nie znam takiego przypadku. To jest właśnie dlatego dobrze by było zapytać prezydenta Trumpa, no jak on sobie wyobraża przyszłość sojuszu polsko-amerykańskiego w tych warunkach. Bo proszę państwa, Polska jest państwem sprzymierzonym ze Stanami Zjednoczonymi w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na czym polega charakter uczestnictwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim? Ja nie mówię, że to jest źle, bo dobrze jest, ale uczestnictwo Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim polega na tym, że Polska udostępnia Stanom Zjednoczonym swoje terytorium dla potrzeb rozgrywki globalnej, którą Stany Zjednoczone prowadzą, a to z Rosją, a to z Chinami, a to z Iranem, a to Bóg wie jeszcze z kim. I to nie my będziemy decydować, kiedy ta rozgrywka się rozpocznie, jaki zasięg będzie miała, jakie skutki przyniesie, więc to będą decydowały Stany Zjednoczone, a my będziemy najwyżej ponosili konsekwencje, na przykład w postaci zniszczenia naszego terytorium. No bo może się tak zdarzyć, prawda? W związku z tym Polska powinna uzyskiwać wynagrodzenie stosowne, które powinna następnie obracać na wzmocnienie sił własnych, przede wszystkim militarnych. Bo nie można się opierać, nie można, nie powinno się w każdym razie, bo to można oczywiście tak robić, ale nie powinno się tak robić, opierać bezpieczeństwa własnego państwa i własnego narodu na tym, że będą tutaj stacjonowały, będzie tu stacjonowało obce wojsko. Ono nawet może być pożyteczne, tylko jedno o nim wiemy na pewno, że to wojsko nie będzie słuchało rozkazów rządu polskiego, tylko własnego, no chyba oczywiste, prawda? A własny rząd może w pewnym momencie im powiedzieć tak, słuchajcie chłopaki, tu się robi niebezpiecznie, wracamy do domu. I co my wtedy zrobimy? Co my wtedy zrobimy? Dlatego, co, na czym, jak się kończy prężenie cudzych mózgów, to myśmy się przekonali we wrześniu 1939 roku. O teraz będzie obchodzona rocznica 80. To dobrze jest sobie takie rzeczy przypomnieć, żeby tu nie popadać w jakieś iluzje. I Polska, będąc w NATO, powinna wykorzystywać fakt obecności swojej do wzmacniania, nieustannego wzmacniania sił własnych. Proszę zwrócić uwagę, co powiedział prezydent Trump podczas konferencji prasowej, kiedy tam odwiedził go prezydent Duda. Prezydent Duda narzekał na Rosję, a prezydent Trump narzekał na Chiny. Ale jak już skończył narzekać na Chiny, to powiedział tak, jestem przekonany, że Polska będzie miała wkrótce dobre stosunki z Rosją, tak jak Stany Zjednoczone. No, moim zdaniem to jest bardzo ważna deklaracja prezydenta Stanów Zjednoczonych. W moim przekonaniu może ona zapowiadać kolejny reset w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. Bo jeżeli głównym problemem Stanów Zjednoczonych są Chiny, a chyba tak jest, to jeżeli Stany Zjednoczone będą próbowały jakoś rozegrać te partie z Chinami, to rozsądek by im nakazywał, żeby zapewnić sobie przynajmniej neutralność Rosji. No i pytanie, czego Rosja zażąda w zamian? Bo w polityce trzeba mieć z góry przygotowaną odpowiedź przynajmniej na dwa pytania. Pierwsze pytanie, co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugie pytanie, co mi zrobisz, jak ci tego nie dam?
Między tymi dwoma odpowiedziami jest cała polityka.